Skwer Radiowej Trójki znajduje się w centrum Szklarskiej Poręby. To wizytówka miasta, gdzie znajduje się Aleja Trójkowych Gwiazd i stoi pomnik Ducha Gór wykonany na wzór najstarszego jego wizerunku autorstwa niemieckiego kartografa Martina Helwiga. Tu również odbywają się największe imprezy, po zabiegiem Piastów oczywiście. Mowa m.in. o letnim Art Square Festiwalu, który co roku przyciąga tłumy zwiedzających. Skwer Radiowej Trójki tego lata wygląda inaczej, ponieważ został zrewitalizowany. Myślę, że dzisiaj jest i godnie, i czysto, i nowocześnie, ale przede wszystkim to miejsce i współpraca z Radiową Trójką zasługuje na to od wielu lat i dopełniliśmy również i w tej kwestii ich oczekiwań, a naszych obietnic. Odnowione zostały mury, ścieżki wyłożone zostały kostką granitową, zasadzono krzewy i kwiaty. Więcej jest właśnie granitu, są płoty okalające skwerek Radiowej Trójki ze względu bezpieczeństwa. Jak powiedziałem, dużo kwiatów, dużo roślinności. Większa możliwość wykorzystania całego skwerku Radiowej Trójki dla imprez o różnym charakterze. Sportowym, rekreacyjnym, ale i również wypoczynkowym, bo o tym świadczą chociażby ławki, których jest tutaj 3 razy więcej niż było. Od dziś ruszają tu warsztaty Ekologika, które odbywają się w ramach Art Square Festiwalu 2018. Dlaczego warto wziąć udział w Ekologice? Na pewno w Ekologice możemy wziąć udział, bo będą to ciekawe warsztaty, chociażby pod tym kątem, że będziemy malować owocami na bawełnianych torbach, tego jeszcze nie było. Będą naturalne stemple, będziemy wykorzystywać różne butelki plastikowe do robienia cementowych doniczek, czyli będziemy powtórnie wykorzystywać te materiały i dawać im nowe życie. Warsztaty potrwają do 20 lipca, a kolejne pod hasłem Manufaktura Natura rozpoczną się już 9 sierpnia.